Hello guys, witam cieplutko wszystkich z zębach z tej strony, a dzisiaj troszeczkę inne wideo. Żadnych tracków, żadnych instrumentów. A mianowicie chciałem się podzielić z wami kilkoma uwagami. Więc w zasadzie ja od blisko 20 lat nie patrzyłem, co się dzieje na polskim internecie, na polskim YouTube, w klimatach domowego studia, czy jakichś tam gitarowych rzeczy, ponieważ ja jestem gitarzystą. Więc słuchajcie, co usłyszycie w następnych, przez następne kilku minut, przez następne kilka minut, jest moją refleksją. Ja jestem gitarzystą, ja gram 50 lat, 49. Pierwsze nagranie zrobiłem chyba w 82 na czterośladowym magnetofonie, a dzisiaj jest prawie 2019. Jak widzicie, ja ciągle jestem wokół sprzętu. Tu jest mój mikser. O tu. Tam jest mój rack. A więc naprawdę to jest 50 lat z gitarą i wiele lat z różnego rodzaju nagrywaniem muzyki w domu. Ja nie uważam się za profesjonalistę, ale kocham to robić. To jest moje wielkie hobby przez ostatnie 50 lat. Więc co w tej chwili usłyszycie, miejcie na uwadze, że to nie jest wyssane z palca. Ja to mówię po blisko 50 latach z gitarą. Więc pierwsza rzecz. A więc przykrą rzeczą jest, że na polskim internecie jest tak mało profesjonalizmu w tej materii. W większości, myślę, że się nie pomylę, gdy powiem, że około 75, może nawet 80% wszystkich rzeczy czy filmików dotyczących gitary, dotyczących nauki grania. Więc dla mnie to jest takie coś, że jeśli grasz Smoke on the Water, prawda? Każdy to może zagrać po dwóch, trzech minutach, nawet jednym palcem. Więc ja uważam, że 80% tych filmików, videos on YouTube polskim jest właśnie tego typu, że jakaś osoba zobaczyła, jak się gra Smoke on the Water, pograła to 3 minuty i następnego dnia zrobiła video course. O, ja jestem guitar player, ja teraz będę robił video. Więc to jest moje generalne odczucie. Jeśli chodzi o sprzęt muzyczny i rzeczy, jak nagrywać, jak to traktować, więc i ja uważam, że te sklepy muzyczne w Polsce, one czasami zamączają video. Więc ci pracownicy z tych sklepów robią to w sposób bardzo ładny i bardzo profesjonalny. Więc jeśli chcecie uzyskać jakieś informacje, to ja osobiście po 50 latach, jak podkreślam, ja polecam bym te video, które pochodzą z tych sklepów. Więc to może tyle. Oczywiście ufam, że jesteście rozsądnymi osobami i potraficie wybrać video, które niosą wartość dla was i są naprawdę wsparte jakimś doświadczeniem. A żeby krótko, długo nie szło. Więc kilka dni temu ja oglądałem video na internecie. Pewna osoba na YouTube miała nagraną gitarę. Dość dobrze, mówiąc szczerze. Ale to był fragment taki, you know, kawałek traczka, on to nazywał sample, whatever, może sample, może nawet tego nie nagrał, to jest sample, może wziął próbkę ze sklepu. O, to mi, no, właśnie, tak nagrać mogą ci chłopcy w sklepie raczej, ci pracownicy. No i on dorobił do tego ideologię, że to jest nagrane, że on to teraz będzie obrabiał, a w sumie edytował, używał jakichś bardzo dziwnych rzeczy do tego edytowania. Więc ja naprawdę polecam te video z tych sklepów. Tam są ciągle profesjonalni ludzie i cieszę się, że to w Polsce jest, bo już tutaj, gdzie ja jestem, te rzeczy działy się 15-20 lat temu. A dzisiaj ci ludzie z dobrym uchem, doskonali gitarzyści, doskonali technicy, odeszli z tych wielkich molochów, czy gitarowych, czy innych. A jeżeli chcecie uzyskać informacje, jak to się dzieje w innym kraju,
To jest moje inne wideo pod tytułem Zanim kupisz Marshalla zrobionego w Wietnamie. Polecam. Jest po angielsku, ale myślę, że to nie jest problem. Więc ta pierwsza część tego krótkiego dzisiaj klipu jest właśnie tego typu, że naprawdę szukajcie sobie tych wartościowych nauczycieli, wartościowych ludzi, którzy naprawdę coś reprezentują i mają doświadczenie. Tak jak powiedziałem, dla mnie 80% tych materiałów na YouTube jest raczej dyletanckimi. I podkreślam, ja to mówię z perspektywy 50 lat obcowania z gitarą, czy z jakimś tam sprzętem muzycznym. I w drugiej części wideo chciałem wam wspomnieć o jednej sprawie. Więc mówię, słuchajcie, ja mówię jak gitarzysta do gitarzystów. Chciałem powiedzieć kilka słów o Marshallu. To, co słyszeliście na wstępie tego wideo, to jest oryginalny Marshall. DSL-4C, but zrobiony w Wietnamie. Więc ja z tym Marshallem mam bardzo dużo problemów. Każde 7-8 miesięcy ten Marshall zupełnie staje się głuchy. Nic, żadnego dźwięku. Teraz jest obok tu mnie i znowu głuchy. Dlatego zdecydowałem się, że może powiem kilka słów o innych rzeczach. Ten Marshall jest tutaj. To, co widzicie w backgroundzie, to było zdjęcie, jak go tylko kupiłem. To ta część wyglądała inaczej, ten pokoju, whatever, studia. Ten Marshall jest tutaj, to jest prawdziwe video o prawdziwym wzmacniaczu, z tym, że prawdziwy Marshall zrobiony w Wietnamie, więc jakie tu dźwięki może wydawać, słyszeliście. Ja ten dźwięk mógłbym zrobić pewnie w studio przez kilka sekund, może kilka minut, ale naprawdę musicie mi zaufać. To było nagrane na SM57, żeby pokazać w sklepie, co to za wynalazek z Wietnamu. Chłopcom, którzy również nie mają wiele pojęcia, ponieważ polecam moje angielskie video. Tam jest wszystko wytłumaczone, co się dzieje tutaj na rynku muzycznym. Więc ja chciałbym zwrócić uwagę, że słuchajcie, ja wiem, że w Polsce kupienie Marshalla może nie jest taką rzeczą łatwą i oczywistą. W każdym razie musicie liczyć się z tym, że może wam się trafić taki właśnie model. Już dzisiaj praktycznie nie można kupić Marshalla zrobionego w UK. Wszystko jest z Wietnamu. Więc ja jestem rozczarowany. Mam nadzieję, że jeżeli zdecydujecie się na kupno Marshalla zrobionego w Wietnamie, no bo już inaczej nie ma, że nie będziecie mieli żadnych rozczarowań i że będzie wszystko ok. Oczywiście ten wzmacniacz brzmi jak Marshall. Nie może przecież inaczej brzmieć, bo to jest Marshall. Tylko jest drobna różnica. Nie jest UK, tylko jest w Wietnamie. I jeszcze może chciałbym się podzielić z wami. Uwaga dla gitarzystów. Moja osobista po 50 latach grania na gitarze. A odnośnie gitar akustycznych. Więc ja chciałbym powiedzieć tylko dwa słowa o Taylor Company. Więc osobiście ostatnio polecam wszystkim Taylor V-Class, prawda, z tym brejsowaniem V. Więc ta gitara brzmi jak pianino, jak harfa. To jest dla akustycznych players to jest niebo. Guys, to jest niebo. Niestety nie udało mi się sprawdzić, jak to brzmi, ponieważ w moim molochu gitarowym pod tytułem Guitar Center pracują właśnie już tacy chłopcy, takie osoby, jak na przykład robią większość video w Polsce. Więc to okazało się niemożliwe. Zupełne dyletanctwo, zupełne. Nie chcę o tym mówić, polecam moje video po angielsku. Więc wracając do tego Taylora, jeżeli już zdecydujecie się wydać pieniądze na Taylora, więc ja bym osobiście, naprawdę podkreślam, po 50 latach grania na gitarze, ja bym podkreślał model nie niższy niż z serii 300. Serii 300, 312, 18. Jeśli możesz sobie pozwolić na 500 czy 600, great. Jestem, trzymam kciuki. A dlaczego mam taką opinię? Więc ta osoba, ten master builder, który opracował V-Class, oczywiście oglądałem z nim video,
Więc on mówi o Wiklas, a w końcu przechodzi do wood, do drewna. I więc mówi, dokładnie powiedział w ten sposób. Więc jeśli mamy śliczny kawałek mahonia, ten kawałek wysyłamy do naszej fabryki w Stanach. Jeżeli mamy jakieś inne, może również dobre, ale już troszeczkę inne, you know. Więc tego typu materiały wysyłamy do naszych fabryk w innych krajach. A więc jedynie Taylor 300 series jest gitarą Taylora robioną w Stanach i jest gitarą robioną solid wood, czyli lite drewno, prawda? Więc jeśli chodzi z kolei o Fender, więc oczywiście można kupić Fender Mexico zrobiony tutaj. Tutaj, więc już pewnie nie jest dla was tajemnicą, że ja jestem w Stanach. Więc i Fender zrobiony tutaj. Z tym, że ja oczywiście mam Fender meksykański i mam American One. Słuchajcie, ten Mexican One, o, jest właśnie tam. Wisi na ścianie, jest zupełnie bezużyteczny, więc dlaczego Fender wisi na ścianie? Jest zupełnie nie do grania, więc oczywiście akcja na tej gitarze jest nie do regulowania, więc a ja się cieszę, że to był prezent, ta gitara, więc nie musiałem wydawać nawet pieniędzy na to, bo nie ma możliwości wyregulowania gryfu w tej gitarze, więc to działa w ten sposób, okej, gryf jest zły, ja reguluję gryf, biorę gitarę za 2 miesiące, gryf jest z powrotem taki sam jak był. A więc w tej chwili truss rod, ten pręt, który jest na maksa, ja dalej jak ja będę kręcił, to pewnie pęknie albo się coś połamie, więc powiesimy ją na ścianie jako dekorację. Jaka jest moja konkluzja a propos Fendera? Więc myślę, że ta sama jak w związku ze wzmacniaczem zrobionym w Wietnamie. Więc jeszcze raz chciałbym podkreślić, że te wszystkie moje uwagi są po 50 latach grania na gitarze. Jeżeli je traktujecie niepoważnie, no cóż, możecie tak traktować, ale ja naprawdę chcę podzielić się z wami, w szczególności z gitarzystami, którzy myślą poważnie o zakupie Fendera lub o zakupie Taylora lub o zakupie Marshalla lub o zakupie whatever. Więc oczywiście życzę wam, żebyście kupili model zrobiony gdzieś poza granicami, gdzie jest oryginalna fabryka tego instrumentu i żeby ten model był doskonały, cokolwiek by to nie było. Więc w tym wideo naprawdę chciałem się podzielić z wami tylko kilkoma tymi uwagami. Jeśli ktoś z was znajdzie to pomocne, będzie mi bardzo miło. Więc głównym przekazem, konkluzją moją jest, że czasami zdarza się, jak to mi się zazwyczaj zdarza ostatnio dość często, że można coś kupić renomowanej firmy i absolutnie to jest piece of junk, you know. Czego wam oczywiście nie życzę. Jeszcze raz podkreślam, to są moje uwagi po 48 latach dokładnie z gitarą i z muzyką, ze sprzętem muzycznym. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zebach był tutaj. Polecam moje kolejne wideo, jak przyniosę swój amp z serwisu. Zobaczymy, jaka będzie. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Zebach był tutaj. Keep rocking, guys. Keep playing.